Heili, Heilo. O, przepraszam, ja się uczę już niemieckich piosenek. Słusznie, no bo tak, wszystkich, bo to marszy i tak dalej. Konrad Hryszkiewicz. I Wojciech Biedroń. Klapu, oczywiście. Drodzy Państwo, ja chciałbym wyjaśnić, bo pojawiły się różne wątpliwości dotyczące występujących tu misiów. One się zmieniają i to jest miś, drodzy Państwo, bo to jest maskotka systemu dozoru elektronicznego. Bo część z nas pójdzie siedzieć oczywiście, tak, na pewno, ale ma część, nodze, on właśnie ma na nodze dozór elektroniczny, taki tutaj klips, tak, i on pika, nie, jak on gdzieś się oddala w nie to miejsce, co trzeba, i tu ma napisane na komórce system dozoru elektronicznego. Czyli w zeszłym tygodniu mieliśmy te paski na oczy, a teraz mamy dozór elektroniczny. Dozorek elektroniczny, miś ma, i ten miś jest właśnie dlatego, żeby symbolizować to, co się z nami stanie. Znaczy, nam by się chciało mieć tylko dozór elektroniczny, tak, a nie siedzieć. To są nasze, ale boję się, że życzenia, że tego szczęścia nie będziemy mieli. Więcej szczęścia mamy, bo bardzo wam, drodzy Państwo, dziękujemy, Konradzie. Bardzo ładny wynik był, zrobiliście, tak, Państwo nam bardzo, bardzo ładny wynik, rekordowy w sumie, patrząc na ostatnie, no tak, miesiące, za co bardzo dziękujemy, bo to jest ważna chwila, ja się troszkę wzruszyłem. Bardzo. I teraz Konrad Hryszkiewicz przeczyta, no wasze, bo to najważniejsza część tego programu. No było z czego wybierać, ponad 600 komentarzy, wybrałem 5. Wybraliśmy oczywiście najlepsze pod siebie. No, no tak, bo tam wiadomo, Państwo, 600 tam negatywnych, 559 i 40 takich tam. Masa huku. Wybór Tuska na premiera będzie właśnie tym kamieniem milowym u naszej szyi. Tak jest. Znaczy nie, to miś nie ma u szyi, ma dozór. Ma na taką nodze, przy nodze. Ma taką kulę przy nodze, tak. Nodze, tak. Demokrata RP, bardzo ciekawy nick. Pieniędzy nie ma i nie będzie, bo są dobrze ulokowane w reklamówkach, no, z Biedronki. Oczywista sprawa, tak. A może jest w kopertach, zależy, czy to w Sejmie, czy w Senacie. A to musiałbyś marszałka Senatu pytać, wiesz? No właśnie. Znaczy ja nie, a czym ja powiedziałem, może marszałek Senatu? Ale właśnie, taki kopertowy jest podobno, tak, nie? Tak, ale zobaczymy, bo może będzie nowy marszałek, zobaczymy, co wyjdzie. Chyba ten się niezbyt opłaca, co jest. No tak, on, no, jemu chyba się tam... Przynajmniej jednak w kopercie, no to w banku jak siedzi pieniądz, nie, to jakieś procenty, no, są, bo w kopercie wiesz, nie ma, immunitetem nie? Się chować nie można, no, więc prawda, wiadomo. Tak. Mario Hortycki. Tusku chodziło o dzień biegunie... A, o na dzień biegunie, na biegunie północnym, który trwa cirka 6 miesięcy. A, że dzień po wyborach. Dzień po wyborach, a czyli... szybciej pojechał do Brukseli, widzisz, niż pół roku. No, czyli w sumie w tym samym... W samym dniu jeszcze, samym można powiedzieć. Dniu, tak, ale to za chwilę. Tak. To za chwilę. Nasz Mateusz Maksiak napisał komentarz. Proszę, aby redaktor Hryszkiewicz nie łączył płaskiej ziemi z Konfederacją. My, płaskoziemcy, jesteśmy normalni, nie dajemy wiary w głupoty. W głupoty. Mateusza Maksiaka musimy też pozdrowić bardzo szczególnie, bo to też osoba, która oprócz, tak, Maćka oczywiście Zemły, bardzo nam pomaga w przygotowywaniu tych oczywiście bardzo niezbyt mądrych programów. Zarówno jakby jako lektor, jak i również czasami na szczęście wydaje w głupoty i montuje. Maksiu, nasz kochany, nie wierzy. Dokładnie. I ostatni komentarz, Jan Dudziak. Co do 6 kucharek, to może takie nowe przysłowie. Od natłoku płeci nie przybędzie dzieci. To jakby nie było. No. Dokładnie. Jak jest gdzie tych... płeci 6, tam nie ma dzieci. Gdzie płeci 56, tam nie ma co dzieci jeść. Dokładnie. O to, dobra. No zjeść to może lepiej nie. Chociaż nie wiadomo, nie, co tam. Odcinamy się, co wymyślą w tym resorcie było, edukacji. Że, miś, że my w ogóle w drugiej części naszego programu nam zwróciła uwagę redaktor naczelna. My tego misia usuniemy, bo tak, miś bo będzie się... wątek konfederacko-dzieciowy. Dzieciowy, więc tak. Dobrze. Zaczynamy, drodzy Państwo. Ważna kwestia, najważniejsza. Donald Tusk co? Pojechał. No w końcu proszę pojechał. Ja ciebie. On już nie mógł wytrzymać. No 2 tygodnie to trwało, jeszcze, ale pojechał. Jeszcze w końcu nie ma wyznaczonego kandydata na premiera. Ledwie wiadomo, kiedy pierwsze posiedzenie Sejmu. On już pojechał, no do niego. Swędziało go, świeżbiło, żeby tego pojechać. I drodzy Państwo, zobaczmy, bardzo ważne, to będzie moim zdaniem zdjęcie tej jesieni. No, zdjęcie tej zobaczmy. Jesieni. I pan Weber. Great to see you again, Donald Tusk. Panie prezesie, melduje wykonanie zadania. Wykonanie zadania. W środku Ursula von der Leyen. Po lewej Weber. Dlatego ja już ćwiczę te piosenki. A, na przykład niedługo, okay, są święta. Czyli nie tylko w Gdańsku teraz. Stille Nacht. Heilige Nacht, no pewnie. No wiesz, bo no co, no musisz bo nie tylko się w Gdańsku teraz, teraz no? Będą śpiewać takie piosenki, ale i w całej Polsce. W całej Polsce. Całej Polsce. Polsce. Teraz zmienią nazwę, będzie Polska. Dobra, lećmy szybko dalej. Widzicie, drodzy Państwo, ważna sprawa. Ale powstaje też koalicja Nur für Deutschland. No bo było takie drugie zdjęcie, bardzo ważne po kampanii, nie, Konradzie? Oni się zeszli razem. Tak. I postanowili powiedzieć, że mają już kandydata na kandydata na kandydata na premiera. Mm. I to nim jest Donald Tusk. Tak, i że prezydent musi go wybrać. Musi go wybrać, prezydent. Mimo, że konstytucja mówi co innego. Okropni internauci przygotowali no taki, no, no pod tym zdjęciem taki podpis. Zobaczmy go, drodzy Państwo. Taka właśnie
koalicja. Oto współcześni cztery jeźdźcy apokalipsy. LGBT, płacz, für Deutschland i bieda. Taki tutaj właśnie... Tylko oni tak są równi wzrostem mniej więcej, tylko ten Tusk jakoś tak się wyróżnia. Wiesz co, dałbyś spokój. Ja się odcinam, proszę państwa, od tego. Wiesz? Słuchaj, złośliwie. Przecież wszyscy wiedzą, że najwyższym Polakiem jest Trzaskowski. Tak, po nim jest Tusk. Donald Tusk, a dopiero potem... cała reszta. Wiadomo. A ten gośniak Kamysz... Dobrze, że tam Giertych około niego nie stał, bo to by w ogóle było. To właśnie, z Giertychem jeszcze będzie, bo on nie przyjechał wczoraj na zaprzysiężenie, ale o tym za moment. No dobrze, ale było też spotkanie u pana prezydenta. Chyba nie jedno w ogóle. No ale takie ten, jedno, bo postanowili wypowiedzieć się, lewica poszła do pana prezydenta. Najważniejsza partia, która wygrała wybory, wiadomo. To jest partia, która dostała najmniej głosów, postanowiła najgłośniej krzyczeć, co ukradli, co zabrali z Pałacu Prezydenckiego. Zresztą ja bym chciał, żebyście też zwrócili, z Konradem mamy taką prośbę, żebyście państwo zwrócili, ten materiał trwa chyba z minutę aż, to długo, ale... Szczegółów jest wiele. Wiele szczegółów, na każdy zwróćcie uwagę, zwłaszcza na to, że to są ludzie, którzy będą wami rządzić. Wyszli właśnie od prezydenta, poważny człowiek, poświęcił im jakiś czas, co wynieśli dosłownie z tego programu. Tak jak Komorowski. Tak. Jak Komorowski, sokowirówkę, zobaczmy. Ochronny nad czarasty. Teraz jesteś podtrzymanie parasol? Nie. Ja cię podtrzymam. Dziękuję. Chodź, kochane, to jest równouprawnienie, widzicie państwo. Szanowni państwo, znaczy ja... Wszyscy się zmieszczą. Szanowni państwo, ja z kancelarii prezydenta wziąłem długopis. Na pamiątkę, ponieważ pan prezydent... zadeklarował, że podpisze najlepszą decyzję dla Polski, podejmie najlepszą decyzję dla Polski i dlatego ten długopis, który jest po części symbolem tej prezydentury, myślę, że przyniesie dużo szczęścia dla Polek i Polaków. Ciastka były w porządku, chociaż... Dzisiaj były, bo wczoraj nie było ciastek. Były takie dwa rodzaje. Jedne zjadłem, drugie zostawiłem. Apeluję do wszystkich. Nie wiem, dostał się? Ktoś wie coś o Giertychu? Jakiego los? Słuchajcie, ja też nie. Z jakiej listy? To Konfederacja będzie miała później, to zapytacie o Giertycha. O Giertychu za chwilę. Co ja zrozumiałem z tej? No właśnie, zrozumiałeś. Że Czarzasty zjadł ciasteczka, jedna zjadł, inna nie zjadł. Tak, że nie składamy parasolek, tylko je otwieramy i trzymamy że nad Biedroń wyniósł długopis. Tak. Wiesz, że ja kiedyś prawie wyniosłem mieszadełko do kawy z Pałacu Prezydenckiego. O ja się. Naprawdę. No niektórzy tam sokowirówki wyniosili, jakieś żyrandole, obrazy, tak, coś obrazy. Tam. Biedroń wyniósł długopis i wszyscy szukają Giertycha. No właśnie. I nie wiedzą, z której listy. No i gdzie ten Giertych? Gdzie ten Giertych? Ale chciałbym państwu zwrócić uwagę, bo tam jeszcze jedna ważna kwestia była. Pan Robert Biedroń z wszystkich tam zasłaniał. Nie wiem, czy widziałeś. Zandberg próbował się pojawić. Ja jestem ten najważniejszy tam. Na przykład, Zandberga ciężko jest zasłonić. Są takie osoby na przykład na Instagramach, które bardzo lubią atencję, nie? Tak, bardzo. Nie mówię, że dziewczyny z Instagrama albo chłopaki. Osoby, które bardzo potrzebują atencji i to widać było. Oni się zachowywali Instagramerszcza, tak zwani. Instagramerszcze. I oni dostali tam 8% i... Tak. Przed ostatnią partią, nie ostatnią, powiedziałem ostatnią. I najbardziej się lansują wszędzie. De facto. No dobrze, było o Giertychu i okazuje się, drodzy państwo, że no... Bardzo ważna sprawa, ponieważ pani Anna Maria Żukowska przez całą kampanię nawalała w tego Giertycha. Tu przed chwilą śmiał się Zandberg z niego, Biedroń, chociaż ten moment, w którym śmieje się z ciebie Robert Biedroń, powinien dać ci do zrozumienia. Też gdzie jesteś tam w życiu publicznym? Jeszcze łączenie z Konfederacją. Że byle Biedroń się z ciebie śmieje, albo ja byle Biedroń. No dajcie spokój, no. To poważny polityk jest. Ale do czego zmierzam? Pani Anna Maria Żukowska zmieniła swoje podejście do Romana Giertycha. W materiale WP.pl postanowiła na ten temat coś powiedzieć. Jak to się stało, że po latach niechęci, bo chyba mogę o tym mówić, wobec Romana Giertycha, przyszłego posła, dzisiaj pani w Dzienniku Gazecie Prawnej sugeruje, że mógłby być prokuratorem generalnym? Bo uważam, że to jest funkcja, w której na pewno by zrealizował te wszystkie swoje marzenia, które głosił, i determinację do rozliczania Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast zawsze uważałam, że funkcja senatora po prostu nie jest taką funkcją i dlatego nie zgłaszaliśmy go z tego paktu senackiego. No bo senator nie ma takich możliwości. Ma je prokurator generalny. Przypomnę, że wszystkie ugrupowania chcą rozdzielenia tych funkcji, tak, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W takim układzie, jeżeli nie będzie właśnie ministrem sprawiedliwości, będzie może potencjalnie z innymi, zresztą jakie ma tutaj ambicje.
pani Maria, Anna Maria Żukowska spełniła marzenie, chce spełnić marzenie Romana Giertycha, tylko że jak on spełni to marzenie, to już nie będzie misiów z dozorem. Tak. Nie będzie żadnego dozoru, będziemy siedzieć. Wszyscy będziemy siedzieć, łącznie z Anną Marią Żukowską, po prostu z rozpędu po prostu wszystkich zamknie. No i ona też będzie siedzieć, zapomniała o tym jeszcze. Gilotyna plus, mówi Maciej. Silnie razem nie odpuszczą, naprawdę. Jak może Maciek powiedzieć gilotyna plus? Kończymy ten program, do widzenia, widzimy się. No dobrze, ale jeszcze zostajemy, no bo wstrętni internauci i my trochę też, jak zwykle, przypomnieli Annie Marii Żukowskiej, co pisała w 2018 roku. W 18 roku, o, wtedy, kiedy nie chciała spełniać marzeń Romana Giertycha. On tam wtedy skakał, pamiętacie? Tak, tak. Kto nie skacze, ten jeszcze wtedy nie musiał ukrywać się w Rzymie, pod Rzymem, przepraszam, wyemigrować. No to posłuchajmy i zobaczmy te tweet. W koalicji z Romanem Giertychem mnie nie zobaczycie. Nie ma takiej opcji. Nigdy. Dobra, dobra. Już na wiosnę będziecie razem skakać na demonstracjach. Nigdy nie skakałam z Romanem Giertychem i nie zamierzam. Piękny głos. My wiemy kogo, ale nie ujawnimy. Nie ujawnimy, oczywiście. Natomiast, no tak, to jest... Tak, z tym skakaniem to może być tak, że teraz kto nie skacze, ten pójdzie do więzienia. No, no dobra, ale to, że się nie przyznają do niego z lewicy teraz, nie? Albo przyznają, ale tak dziwnie, no nie? Próbują tak kombinować. Albo śmieją się z niego, no ale to też spytano Staszka. Pu, Katarzynę Lubnauer, przepraszam, spytano. Katarzynę Lubnauer, nie, oczywiście. Nie, odkopmy się. Przepraszam. Katarzynę Lubnauer, z tym Staszkiem. Spytano, no... Czy widziała Romana Giertycha gdzieś? Oprócz tego spytano wielu innych posłów, ale akurat panią Katarzynę Lubnauer postanowiliśmy pokazać. Romana Giertycha. Widziała pani gdzieś Romana Giertycha? Nie, ale rozmawiam tylko z dziennikarzami, więc z panem nie będę rozmawiać. A to gdzie mam się zgłosić po legitymację prasową? Do was tutaj, do biura, czy gdzie TVP. Mam? Nie widziałam, ale rozmawiam tylko z dziennikarzami, a ale nie tam to panie. Ciekawe, czyli teraz te legitymacje te prasowe będzie wydawać specjalnie tylko, Platforma. Tylko Platforma Obywatelska. I do odebrania na Wiertniczej ewentualnie. Na Wiertniczej, no tak, no bo wiesz, no... Ewentualnie na Czerskiej jeszcze. No na Czerskiej tam będzie taki punkt po prostu będzie, tak. Będą ci taką skanowali taki ten, nie? O nie, ty od Karnowskich jesteś, to tak, nie, i będą sprawdzać życiorysy oczywiście, wiadomo. Dobrze, że nie trzeba będzie pokazywać czego innego, jak w czasie okupacji niemieckiej, no, ale to przynajmniej, chociaż z czerską to może lepiej. Czyli może będą karty. To bardzo niebezpieczny temat. Kołodziejczak, pan. I jest pytanie, taki. Czy zostanie prezesem Trybunału Konstytucyjnego, bo wiedzę o polskim ustroju ma ogromną. Potężną. Posłuchajmy. Rozumiem, że pan wie, co to jest Zgromadzenie Narodowe, prawda? A może nie wiem. Nie wie pan? A może nie wiem. No, wydawało mi się, że skoro pan jest posłem, to akurat konstytucję w tych najprostszych jej elementach, a, wie pan. Na poziomie WOS-u z pierwszych lat podstawówki, no, wie pan, czy siódmej, ósmej klasy, tam wtedy jest WOS. Zgromadzenie Narodowe, to ja pana poinformuję, to jest Sejm i Senat połączone. To jest Zgromadzenie Narodowe. Tak. Czy pan wie, jak się stawia prezydenta przed Trybunał Stanu? Wie pan co, wiedzą to ludzie, którzy go przed ten Trybunał Stanu... Nie, wie pan co... Pan mówi mi w studiu, że uważa, że należy postawić Andrzeja Dudę przed Trybunałem Stanu. Pan nie wie oczywiście, że potrzeba jest do tego 2/3, to ja pana poinformuję, 2/3 parlamentarzystów, czyli 2/3 członków Zgromadzenia Narodowego. Co to się stało? No właśnie chwilą? Tak patrzę, tutaj jakiś błąd, jak to się mówi, bug jakiś. To jest taki chochlik telewizyjny. Taki chochlik telewizyjny. Nam wskoczył. Tak, no, porównanie Kołodziejczaka do osła. Kołodziejczak będzie ministrem rolnictwa i ktoś mi powie, panie ministrze, trzeba kupować zboże. Ale tak mówi, bo po prostu teraz zmienią prawo. Tak, Roman Giertyk zostanie wielkim inkwizytorem i po prostu będzie osądzał, tak, wiesz, bez litości. I teraz Kołodziejczak został zapytany o ten wywiad, gdzie niektórzy mówią, że całkowicie się skompromitował. Ja to nie wiem. Nie, oczywiście, że nie. No zobaczmy. Jak postanowił odpowiedzieć i do pana Mazurka i kiedy pan Mazurek też pójdzie siedzieć? Ale Zgromadzenie Narodowe już pan wie, czym jest. Wie pan, ja panu powiem więcej. Takie pytania od dziennikarzy, którzy pytają i ludzie, którzy nie rozumieją pewnego poziomu dyskusji, kiedy odpowiada się, a może nie wiem. To był żart czy nie? Ludzie to różnie zrozumieli. A dla mnie to był po prostu wielki żart. Taki freak z Roberta Mazurka, który robi sobie żarty też z dziennikarzy. Mazurek powinien po tym, co mówił, w ogóle to powinna być wykładnia do zmiany jakiegoś prawa prasowego. To jest kłamca, oszust,
Czemu? I człowiek, który podpierał się półprawdami w wywiadzie. No tak, ja dzisiaj mam pełne wątpliwości. Ale co pan chciał zmieniać w mediach? Ja na przykład mam dzisiaj pełne wątpliwości, czy Zacharowa, którą on zna, może dostała sygnał od niego, zaatakujcie Kołodziejczaka i wypowiedzcie się na jego temat. Nie, to no, będziemy panie pośle, mogli... to chyba już takie zbyt mocno oskarżenie. Proszę pana, nie zbyt mocne, tylko właśnie idące w kierunku tego, jak zachowuje się redaktor radia z największą słuchalnością w Polsce i Mazurek, jak mnie zaprosił, pójdę jeszcze raz. Putin kazał Mazurkowi przez Zacharową zadać pytanie, co to jest, prawda? Tak, Zgromadzenie Narodowe. Zgromadzenie Narodowe. To straszne. Ale w wolnej Polsce będzie tak, że po prostu właśnie będą odbierać legitymację prasową. Maciek Zemła. Że służby, tak, będą odbierać legitymację prasową. Kończymy, drodzy państwo. Panu Kołodziejczakowi wydaje się, że jest nowym Witosem, a to tylko wielki żart i freak, cytując pana Kołodziejczaka. Widzimy się za moment, bo naprawdę nie ma sensu tego dalej ciągnąć. No i niestety wrócili Konrad Hryszkiewicz i Wojciech Biedroń. Z państwa, no bo wiemy już, że Donek pojechał do tej Brukseli i oddał polskie KPO, mówi ty Ursula, ty Manfred, weźcie se to. Tak, dajcie nam to KPO, po prostu za samą obietnicę. A my oddamy wam to potem dwa razy tyle. Polskę. Oddamy wam Polskę. Ale Kondi, bo my nie tylko żartujemy, drodzy państwo. Tak, czasami rozmawiamy bardzo poważnie. Bardzo poważnie rozmawiamy o politycznych kwestiach różnych i Konrad ma taką refleksję, uwagę. Tak, a czy generalnie nastąpi ta federalizacja Unii Europejskiej, wiadomo, pod troską wielką Niemiec? Tak, pod opieką Niemiec i w sumie nawet nazwy Polski już nie trzeba będzie zmieniać, bo jest Poland, jak Land niemiecki, będzie Land niemiecki, Poland. Generalnie gubernatorstwo to trudna nazwa, a Poland, tak, wszystko dokładnie się zgadza. A gdyby nawet mówi, a gdyby była pani Kidawa-Błońska, to Polland. Plolland. Tak. Dobrze. Dobrze. Tacy ludzie, drodzy państwo, będą wami teraz rządzić. Jest taka posłanka Zielińska z Zielonych. Tak, i ona co ma ona być ministrą klimatu. Ministrą klimatu. Klimatą. Klimatą. Tak, z francuska. Nie mylić z matą. Matą, tak, klimatą, jest, tym co rapuje. I ona, drodzy państwo, poszła do pana prezydenta, bo ona jest bardzo poważną osobą. Oczywiście. I ona będzie odpowiadać za klimat, więc atom won, turów won. Ale ona ma genialne pomysły i wiedzę ma ogromną. Proszę państwa, to będzie wasza ministra klimatą. Posłuchajcie jej chwilę. Zna się baba na rzeczy. Wiatr, kiedy wieje, często w nocy, kiedy nie świeci słońce, mamy dużo wiatru. W nocy, kiedy nie świeci słońce, mamy dużo wiatru. Idzie sikawica. No właśnie, chciałem powiedzieć, może to jakiś rodzaj, nie wiem, poezji po prostu. Ona może o Halnym mówi, a tylko wiesz, jak jest Halne, to te górale... Holnują sobie, tak? Holną sobie. Maciek mówi? Nawet Maciek sugeruje. Przepraszam, bo ja musiałem na chwilę się na Maćku Zemle skupić. Jak jest noc, to nie ma też słońca. I że stary, no. Czyli jakieś nie ma słońca. A ten Orlen swoje, jakieś farmy wiatrowe, jakieś... Zobacz, czyli jednak OZE to przyszłość. Jak jest noc, to wieje, a jak nie ma nocy, to zbierają tą energię słoneczną. Zobacz, no. Ja się w ogóle zgubiłem. Takich będziemy mieli po prostu... Boże, dobrze, takie, że mamy głowy, takie głowy będą teraz w rządzie. Państwo, Konrad Hryszkiewicz i Maciej Zemła, bo oni się na tym... Ja się nic na tym nie znam w ogóle. Dla mnie to ta pani mówi... Ale pani Urszula się zna, to najważniejsze. No dobrze, wiadomo. Ryszard Petru i rzeczywistość. Tak? Potężne zderzenie z rzeczywistością. Potężne zderzenie. Drodzy państwo, nie wiem, może przyszły wiceminister finansów, albo wręcz szef Narodowego Banku Polskiego. A może być, oczywiście. Leszczyny. No posłuchajmy. W PiS-ie jest pełna świadomość, że... To jest zaklinanie rzeczywistości. No, mówił nawet urojonej rzeczywistości, którego obaliła. Urojonej rzeczywistości, którego obaliła. Urojona rzeczywistość, która cię opadła, dopadła, nie do końca tam... Czyli to też taki kącik poezji. Urojona trochę. Rzeczywistość, jak Marquez kiedyś wymyślił, nie, wiesz, wiesz, no taka no, rzeczywistość magiczna, a nie realizm magiczny, no to taka urojona rzeczywistość, realizm magiczny kiedyś Marquez wymyślił, a tutaj takie cudo, nie?
Tak. Czy ja to jest Paulo Coelho polskiej polityki, masz rację. Ciekawe, tak. ciekawe, nie? Dobrze, na szczęście jest posłanka Wcisło, która nas wszystkich do gnoju, wszystkich na ziemię sprowadza. Tak, z tej urojonej rzeczywistości nas sprowadza na taką rzeczywistą rzeczywistość. Okazało się, że posłowie i osełki, posłanki Platformy Obywatelskiej doskonale znają się na rolnictwie. A szczególnie na hodowli trzody. Na hodowli trzody chlewnej. Tak. Czyli potocznie mówiąc, na świniach. Na świniach. I chcesz, że pani Wcisło naprawdę jest ekspertką od świni, od skupu świń. No wiele razy tutaj u nas w programie teraz przecież o tych świniach mówiła, próbowali skupować, prawda? Jakieś świnie, nie? Może ktoś jeszcze... Kto skupi świnie? No dobrze, gdzie to, niech sobie państwo sami odpowiedzą. Posłuchajmy, bo ja tak gadam, zamiast pokazać, bo on, wiesz, ja chciałem ukrywać fakt, że oni się znają na rolnictwie. Nie ukrywajmy tego. Pokażmy. Drodzy rolnicy, głosujący, ci, którzy zagłosowali na Platformę Obywatelską, było was niewielu, to prawda, ale ci, co zagłosowali, powinni posłuchać. Jesteśmy za odbudową polskiej tradycji hodowli świń. Ale nie ojej, ale konkretnie niech pani powie. No. Jestem za tym, oczywiście. A, czyli proszę państwa, nie wiem. Nie, to nie chodzi o odbiorę. To chodzi o interwencyjny odbiór. Za interwencyjnym odbiorem też. Ale nawet za kontraktacją jestem. Za wszystkim są, za każdą. Każdemu będzie dobrze. Platforma Obywatelska staje za każdą świnią. Tak za jest. Każdą. Każda świnia nasza. Tak. I Platforma Obywatelska, widać tutaj, pani Wcisło pokazuje, że o interesy świń Platforma Obywatelska na pewno i dobrostan świn zadba. Tak powiem, o koryto zawsze zadba. Dokładnie. No, widzieliśmy, my nie wymyślamy. A teraz, drodzy państwo, prosimy, żeby osoby niepełnoletnie opuściły pokoje, zostawcie telefony. Miś też już odszedł. Miś też, nie ma misia. Nawet to lepiej tego też, to czarodziejską różdżkę też schowam. Przygotowuję się do odcinania się. Przygotujmy się, państwo. Odkopać. Pełnej wjeżdża Janusz Korwin-Mikke i jego teorie. Nie nowe, ale w tym tygodniu było tego sporo. Zobaczmy. Tak samo dokładnie jak poklepanie 11-letniej dziewczynki po tyłku. Nie klepałem. Nie pana, przepraszam. A jeżeli pan poklepie psa po tyłku, to pan jest zoofilem? No nie rozumiem. No, panie pośle, to jest jednak cokolwiek innego. No klepanie przez dorosłego mężczyznę, 11-latki po... No, pójść po ten, przynieś tam jabłka ze sadu. No, to jest... No, to nie ma żadnego cienia seksualnego. No jakżeż nie. Wy jesteście chorzy. Dzisiejsze pokolenie jest chore. Rozumie pan? Kompletnie dla mnie chore. Niestety ja ten cień jest, mam. Ja podejrzewam, że zlikwidowano parowozy na rzecz elektrowozu, bo się tłoki w cylindrze kojarzyły ludziom seksualnie. A ja cię na barana nosiłem. Po pupci cię klepałem. Nie pamiętasz? To mnie zawdzięczasz najszczęśliwsze chwile swojego dzieciństwa. Wyobraźmy sobie, że zahibernetyzują, w hibernację wejdzie Janusz Korwin-Mikke, no kiedyś wejdzie w hibernację, no kiedyś tak. Żeby ten, i potem go budzą, a ta córka od tego klepania po pupci. Tak. A ja ci tutaj po pupci klepałem dzieciństwo, tak. Ale wiecie, co potem chciały zrobić te córki temu panu? No zmianę płci. Nie życzymy, ale Korwin-Mikke ma czyli też... Czyli Machulski przewidział przyszłość w tym sensie. Korwin-Mikke też postanowił wypowiedzieć się o swoim, chyba już byłym kolegu. Kolegu partyjnym. Mencenu. Temu kolegu Mencenu, drodzy państwo, Janusz Korwin-Mikke. Teraz walczy ze mną, ale za chwilę zniszczy kolegę Mencena, którego nazywa tam publicznie łatwym do sterowania Aspergikiem albo czymś takim. Aspergergikiem, jeżeli to się nazywa. Tak, jakoś tak podobnie. Ale gdzieś tak powiedział, tak, tak publicznie? Tak. Publicznie, no tak w gronie. Aha, w gronie jakimś... Towarzyszka, córka z Januszem Korwinem-Mikke. Właściwie, drodzy państwo, chciałbym wam tylko jedno powiedzieć. Oddaję ten temat Konradowi i Maciejowi Zemle. Chłopaki, walczcie. Okay. Znaczy, postaram się jakby to wytłumaczyć. Aspergik to ma być taka zbitka słowna z człowiekiem z Aspergerem, tak? Zespół Aspergera, jest coś takiego. Czyli taki autyzm, powiedzmy. Jezus Maria. A geek to jest takie angielskie określenie na takiego... Aha. Kujona, ale aha, takiego, co tam lubi w gierki pograć, jakieś tam planszówki, no... Maciej, a ty co o tym sądzisz? Jest. Aż cisza zapadła tutaj. Nie, Maciej Zemła mówi, drodzy państwo, bo mi to mówi do ucha, że to jest próba ukrycia się przed rozliczeniem. Możliwe, oczywiście. No, Wipler tam zrobi porządek, wiadomo.
najlepszą obroną jest apak, mówią. Panowie, to bardzo poważne sprawy są. To oczywiście. Ja was zostawiam z nimi. To jest bardzo poważna bitwa w piaskownicy. Bitwa, tak? W piaskownicy. Bitwa o wszystko. Ale bardzo poważne. Okazuje się, drodzy państwo, a propos ustawek różnych, nie? Medialnych, wywiadów, ustawek, to Donald Tusk postanowił lecieć do Brukseli zwykłym rejsowym samolotem. No proszę, z ludźmi się zbrać. Z ludźmi. I wyobraźcie sobie, że zupełnie przypadkowo, zupełnie przypadkowo, w tym samolocie była kamera, przesył z samolotu do studia TVN-u. Szok. Zupełnie przypadkowo. Ale zobacz, że taka cała ekipa telewizyjna akurat była w tym samym samolocie, co Donald Tusk. Pytamy, czy Donald Tusk zawsze lata z kamerą TVN. No, zobaczmy to. Zobaczmy, zobaczmy. Ciekawe, Donald Tusk leci samolotem rejsowym w klasie ekonomicznej. Proszę sobie wyobrazić zdziwienie pasażerów, którzy też dziś o poranku lecą lotem do Brukseli. Prezydent, no ja zawsze wolę miejsce od okna, prezydent siedzi od korytarza. Premier, przepraszam, przejęzyczenie. Donald Tusk samolotem rejsowym do Brukseli, gdzie zamierza walczyć o odblokowanie jak najszybsze pieniędzy z KPO, co deklarował przed wyborami i po wyborach też. No dobrze, no tak się dzieje, no. No tak się dzieje, rzeczywiście, jak akurat przypadkowo ekipa telewizyjna swoje studio rozstawi w środku samolotu i tu nagle Donald Tusk się zjawił. Maciej mówi, żeby wspólnie urodziny. Ale nie zawsze są na swoich urodzinach. TVN jest na urodzinach czasami Donalda. Czasami jest w lesie na tych urodzinach. I tam idźmy szybko swojego dalej. Idola, tak. Okazuje się, drodzy państwo, a propos latania, bo ja chciałem tylko powiedzieć, że Donald Tusk, jak był premierem, to już w czwartek wsiadał w samolot, leciał do Gdańska. I też grał w koszykówkę, a potem tak. W poniedziałek po południu wsiadał i wracał. Okay. Także i to pewnie też był rajsowy. Na pewno był rajsowy. No oczywiście, że był rajsowy. Sobie, że dobrze, szybko. Jak lubią podróżować inni? No więc przyszły wicepremier, Kośniak-Kamysz, pytamy, czy zostanie kierowcą rajdowym. No zobaczmy. Z drogi śledzie nowa władza jedzie. Limuzyna Władysława Kosiniaka-Kamysza gnała slalomem i na czerwonym. Słodki Jezu. Tylko żeby tam właśnie, wiesz, jakiś samochód ale nie wyjechał. Ale chcieli, żeby nie było tej pogardy, żeby bliżej ludzi być. No w sumie są bliżej. 100 km na godzinę bliżej będę przy tobie. Tak, dokładnie. Dobrze, to tyle Kosiniak-Kamysz, ale okazuje się, że i Ryszard Petru już pokazywany też dzisiaj pędzi. Też wsiadł za kierownicę, albo go wywożono, nie wiemy do końca, zobaczmy to. Petru gna na czerwonym, jazda na czerwonym świetle, 500 zł i 15 punktów karnych. A tu jest... I 5 punktów oczywiście. Tak, a tu potem podwójna, potem na podwójnej to już mamy co? 5 punktów i 200 czyli razem złotych. 20 punktów karnych, jakby razem nie liczyć. 20 punktów karnych, to jest to bardzo ważne. 24 to już chyba utrata prawa jazdy. My nie jesteśmy, bo ja przez całe swoje życie może ze 4 zostałem. Ja immunitecik, przepraszam. No. Ich habe vergessen. No, dokładnie, teraz będzie dobrze. Tak, no sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jak my z czasem stoimy? Rany boskie, szybko. To Petru mamy ten. Wipler, bo Wipler był naszym gościem. Pan. Tak było. I też rajdowy punkt się okazuje. Dobrze, posłuchajmy. Widzę, że pan poseł jedzie z zapiętymi pasami. Myślę, że to też jest taki symboliczny sprzeciw wobec poglądów głoszonych przez Janusza Korwin-Mikkego, poseł Elekt Przemysław. Nie, 20 punktów, proszę wierzyć. Wipler. Że... Myślał, dzień dobry, czy zbiera pan punkty? Aleksandra Majewskiego serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Bo swoje przeżył w tej rozmowie. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że on był tak ideowo, nie? Że to tak. Zresztą on się zapina, bo to jest przeciwko temu, co Korwin-Mikke, tak, żeby Korwin się nie zapinać, zapina. Tak? Bo ma auto i gdzie tam ideologia? 20 punktów ma w plecy. W ogóle Korwin sobie wymyślił chorobę, żeby nie zapinać pasów. Tak, że tam auto influ, co nie pamiętam, jak to było. W każdym razie, że się boi się spalić żywcem. Życzymy mu wszystkiego dobrego. Musimy lecieć szybko. Okazuje się, że doskonałe humory mają również posłowie Prawa i Sprawiedliwości. No i niewiele się po wyborach zmieni, jeśli chodzi o politykę medialną. Zobaczmy to. Będzie większość na kolejną kadencję? Czy będzie większość na kolejną kadencję dla Zjednoczonej... Słyszę. Czy będzie większość? Nadal nic nie słyszę. Zadaje pani tendencyjne pytania, jak zawsze. Co tym tendencyjnego? No to już pani wie najlepiej. Ale może przyjść taka pora, że będziecie może rozmawiać jednak z nami. Mamy serdecznie, dziękujemy. Się nie zmieni, tak? Czy będzie większość, czy nie? Kogo?
Nie wiem, jak to jest, jak widzą tę kamerę TVN24. Ale powiem ci, że w wolnej Polsce będzie nakaz rozmawiania z pracownikami medialnymi TVN-u. Wszyscy na wiertniczą będą musieli raz w tygodniu przyjedź i powiedz, co wiesz. Bo ja w pierwszej części miałem powiedzieć właśnie, że za zadawanie złych pytań będziemy siedzieć w wolnej Polsce. No to popatrzmy jeszcze na posła Goska. Zobaczmy. Nowego posła Goska. Zobaczmy, jak poseł Gosek ma, jaki ma podejście. Jak sobie radzi. Czy popełniliśmy błędy, to przed nami rozmowa z moim liderem. Ja jestem wiernym sługą mojego pana, pana Zbigniewa Ziobro. Jezu, pana? No to trochę pan przesadza. No. Pana Zbigniewa Ziobro. To brzmiało, że mojego sługą. Pana. To brzmi tak mocno dość. No ale wyraziście myślenie. Jestem wiernym sługą mojego pana. Była taka bajka, Gumisie. Nie mówisz tego lepiej. Nie. No tak, i tam był Toady, tam był Toady i był Iktorn. Aha. I być może po prostu to. No, ale nie wiemy, kto to już zostawiamy państwu do interpretacji własnej. Nie, tak. Maciek mi mówi, żeśmy już zrobili pańszczyznę. Dobra, zrobiliśmy to naszą pańszczyznę. Konrad Kryszkiewicz, Wojciech Biedroń. Dziękujemy bardzo serdecznie. Do zobaczenia za tydzień, miejmy nadzieję.